Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję Wam według mnie najłatwiejszy i najfajniejszy program do projektowania ogrodów. Nazywa się Garden Puzzle. Zacznijmy od góry. Możemy wybrać scenerię i skorzystać z gotowych projektów, na przykład jak takie oczko, oraz wygenerować własne zdjęcie swojego ogrodu lub znalezionego w internecie. Wyżej obok mamy klimat i glebę, gdzie możemy wybrać pH, żyzność, wilgotność, strefę mrozodporności czy region. Niestety Polski w krajach nie znajdziemy. Na potrzeby tego filmu zrezygnujemy może jednak z tych filtrów. Możemy zapisać, możemy otworzyć projekty, możemy cofnąć zmiany, które poczyniliśmy, możemy zacząć od nowa. Mamy również opcje. Przechodzimy dalej. Mamy różne rośliny do wyboru. Jest ich naprawdę multum. Niektórych brakuje rzeczywiście, ale większość jest. Natomiast część roślin jest zablokowanych w wersji darmowej. Trzeba niestety tutaj zapłacić kilkadziesiąt złotych na pół roku, aby odblokować wszystkie rośliny, jak i akcesoria. Możemy wyszukać w wyszukiwarce rośliny, wybrać rodzaj rośliny, jak różne kwitnące, drzewo liściaste i tak dalej. Wybrać wielkość od małych po duże rośliny, jak i światło. Wybieramy na przykład różnomiernik Album Novum. Możemy go powiększać, jak i pomniejszać do woli. Pamiętajcie, że działa tutaj również skala czy horyzont, czyli jeżeli dalej posuniemy swoją roślinę, ona się oddali, a im bliżej się przybliży. Możemy wybrać różne akcesoria, na przykład altankę. Możemy ją obracać, zmienić barwę, nasycenie czy jasność. Możemy usunąć, możemy obrócić altankę, powiększać, pomniejszać, jak i dodać etykietę. I na przykład ja na nic chyba nie wpadnę, więc napiszę po prostu altanka. Oczywiście nasze znaczniki możemy przenosić i nasz ruszanecznik o odmianie altanka się pojawi. Naprawdę jest multum akcesoriów. Niektóre akcesoria są takie same, tylko w innej kombinacji. Jest tego naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Mamy również nawierzchnię. To jest naprawdę fajna rzecz dla ludzi, którzy chcą sobie zwizualizować nie tylko rzeczy, jakie posiedziłem w swoim ogrodzie, nie tylko rośliny, ale również na przykład, jeżeli chcemy trawnik zobaczyć, jak będzie wyglądał w danym miejscu, możemy sobie to narysować. Ale nie tylko trawnik, bo na przykład ceglany odróżka, nie ma problemu. Bruk, rośliny, nawet woda czy łąka nie stanowi problemu w tym. Kolejną rzeczą, jaką Wam chcę pokazać, pokażę Wam na milinie. Połóżmy go sobie tutaj, nie ma to większego znaczenia. Klikamy prawy górny róg w kalendarz i mamy wiosna. Jak wygląda mi wiosną, jak latem, kiedy kwitnie najobficiej. Widzimy, że różanecznik już niestety przekwitł. No i jesień, wino już ładnie wygląda z tyłu, ale w zimę już nic za bardzo. Jedynie nasz różanecznik z zimozielonymi liśćmi jeszcze się jako tako prezentuje. Możemy dodawać również własne elementy, na przykład mam tutaj kłosownika, dodajemy. To jest zwykłe zdjęcie, dlatego nie prezentuje się jakoś świetnie, ale myślę, że jeżeli ktoś chciałby, można wyciąć jakiś lepszy kształt i sobie fajnie wkomponować rośliny spoza programu, więc to jest fajne, że twórcy na to pozwalają. Mam nadzieję, że nietypowy odcinek, troszeczkę bardziej na luzie, bez scenariusza, Wam się spodobał. Pewnie troszeczkę bardziej się jąkałem i nie wiedziałem, co powiedzieć. Wszystkie swoje sugestie piszcie w komentarzach. Przypominam o dawaniu lajków, subskrypcji, bo to naprawdę mnie popycha do dalszego tworzenia. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. I co? Do następnego. Cześć!